Zanim zaczniemy film, oto te gry, które nie biorę pod uwagę, bo nie mogę ich przeczytać, nie mam do nich opinii, nigdy w to nie grałem, albo nie mogę przeczytać. Tylko Wonder Drift, nie mam opinii, dlatego że dosłownie tak. Jeżeli by się ktoś pytał, że też by, Nikoszu, dlaczego jesteś mniej energetyczny? Złapałem chyba katar? Was jest mniej energetyczny, tyle. Okej, to jest Neverblade. Okej, witam w traliście wszystkich gier Sonika. Pamiętacie ten film z ikonami? I przepraszam, że nie wstawiałem intr. Zacznijmy od Mario Fluff. Z Sonic Blast, Sonic Shuffle. Uważam, że pomysł na Mario Party Clone. Na Dreamcastie to był głupi pomysł. Sonic Blast to po prostu okropna gra. Mario i Sonic London 2012 Olympic Games i Rio są po prostu kopiami gier na Wii U i Wii. Wonder the Sonic the Hedgehog 4. Tutaj ktoś zrobił Wonder. I Sonic the Hedgehog 2006. Dziwicie się? Z oryginalne Sonic Unleashed. Uważam, że wersja na Wii jest o wiele lepsza. Wonder the Sonic the Hedgehog 4. 2. Episode 2 jest lepsze. Sega Super Stars jest ok. Sonic Labyrinth. Nie wiem, chyba to jest ta wersja Game Gear. Teraz Sonic. Teraz. Nie mogę przeczytać, ale to jest Sonic Chaos. Tak myślę. Tak, to jest Sonic Chaos. Sonic School. Sonic Preschool. Czy tam School? Sonic Dash. Coś tam. Sonic Jump Fever. Sonic Dash S. Sonic Dash. Sonic Pro Jump. Flicky. Sonic i Mario i Sonic at the Olympic Winter Games, Sonic RSA i Sonic Lost World, Sonic's Creative Studio, Sonic i Run, Sonic Dash Clump, Sonic Runners, Sonic Runners Adventure, Sonic Forces, Speed Battle, Sonic i coś tam, Sonic Runners Adventures, Sonic Jump 2. Nie mam wielu opinii o tych grach, są kinda słabe. A wiecie, dlaczego mamy teraz bardziej go. Dzięki, Sonic. D. Sonic Crash. Uważam, że to jest głupi pomysł. No ale, szczerze mówiąc, mogło być gorzej. Sonic CD Remake. To ta gra. O tatu. Kinda nudna. Nie chodzi o to, że nie lubię Sonic CD. Lubię, tylko że uważam, że wersja z Origins jest lepsza. Sonic Triple Trouble. Okej, gra. Nie najlepsza. Sonic Darts. To jest japońska gra. Chyba tutaj chodzi, żeby grać się w rzutki. Nie jestem wielkim fanem rzutek, choć mam nawet u siebie w domu. Oto. Sonic Mario i Sonic at the Rio 2016 i Olympic Games Winter Fun. Jeżeli się nie mylę. Albo Winter Games. I Sonic Advance and i Sonic 1 Mobile Port. Uważam, że to jest świetne, ale po co? Po co? Można robić romhaki. Czy tam romy, emulatory. Ale to jest chyba nielegalne, nie wiem. Sonic, przepraszam, mylę się. Sonic the Hedgehog 2 Game Gear. Bardzo ciekawe, że nie ma tutaj Tailsa. Sonic Fishing, no jest, ale... Sonic Fishing. Łowisz, to jest Big Fishing. Yes. Jej. Sonic the Hedgehog 2 Mobile Port. Uważam, że ta gra jest też to wiele lepsza. Sonic Rivals 2. To jest dosłownie na Sonic. Więc Soniku, wiecie. Soniku. Boom.
Sonic at the Olympic Winter Games, Sonic Rivals, tak, bardzo głupie pomysły, żeby wrzucić to, Sonic the Hedgehog Game Gear, a, te fajne, ale po co? No okej, okay, Portable, ale mieliśmy Sega Nomad. Sonic and the Secret Rings, musimy biegać dosłownie, Mario and Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games, cool. Sonic and the Black Knight, walisz mieczem. Sonic Labyrinth na Genesis. Sonic Spinball na Genesis, dokładnie. Mówiąc, poznaję. I Sonic Cricket. Mamy Nintendo DS, Colors, 3DS Generations, Sonic Jam, Sonic and Knuckles Collection. To tam, skąd dostaliśmy te remixy, Sonic Origins. Sonic Pocket Adventure. Sonic the Hedgehog Pocket Adventure, Rush Adventure, nie mam żadnego pomysłu, po prostu Pocket Adventure jest okej, grałem, jest fajna. Sonic Rush Adventure, okej, okay. Sonic Spinball, ale Genesis, więc to było Game Gear, okej, okay, cool. Sonic Battle i finalnie Sonic the Hedgehog Golf, więc to jest Game Gear. To gorsze to jest Game Gear, okej? Okay? To lepsze to jest Genesis. Mamy Sonic Colors, Sonic Basketball, jeżeli się nie mylę, Sonic Unleashed na Wii, Generations, więc Mario and Sonic at the Olympic Games wersja DS, okej, okej i okej. Wersja Wii jest lepsza. Według mnie. Ja mam Wii, więc mogę w to grać. Sonic R. Fajnie, fajnie. Okej, okay, fajny sposób, ale po co? Sonic i Sega All-Stars Racing. Okej, okay, gra. Sonic the Fighters. Fajna bijatyka, nawet po dodaniu Honey the Cat, która jest super OP. Według mnie. Sonic Advance 1, 2 i 3. Sonic N to w takim razie musi być jakaś... Skoro tutaj jest Sonic Advance. To co to jest Sonic N? Nie wiem. W takim razie to musi być jakiś spin-off. Albo Sonic Now. Prawda? Nie wiem dokładnie. Myślałem, że to jakaś gra adventure. No i oczywiście klasyki. Sonic 1, 2, 3, Wonder, Sonic i Knuckles i Sonic CD. Tak, oczywiście. Musiałem je tutaj wstawić. I finalnie Sonic S. Wonder the Hedgehog, nie, pcha, Sonic the Hedgehog na Game Boy Advance, Sonic Tennis, Knuckles Chaotix, Sonic Heroes, Sonic Adventure i Sonic Spinball Party. Pinball Party. Bardzo dobre gry. Są bardzo dobre. Uważam, że to jest epicki port. Lubię Mario klon Mario Tenisa. A tutaj to kiedyś się nazywało Sonic Crackers. Grasz jako trzy postacie. Tutaj grasz jeszcze jako więcej postaci, ale nie naraz. I po co ja mam mówić? Ta gra jest mamowa. Sonic Free Blast. Uwielbiam tą grę. Niedawno sobie zacząłem w nią pogrywać, więc spodziewajcie się czegoś z tego. Co? Sonic Chronicles the Dark Brotherhood. Okej, okay, fajnie, mamy RPG. Sonic the Hedgehog Adventure 2. I to jest dokładnie battle. To jest zwykła wersja. Sonic the Hedgehog na Digi. Na Leapfrog Digi. Albo Lego. Lego Digi. Gra matematyczna. Wonder 3D. Sonic 3D. Jeżeli się nie mylę, to chyba jest Flicky's Island. To po prostu wsadziłem na tego, że to wygląda gorzej. Sonic Kart. Sonic i Mario and Sonic at the London 2012 Olympic Games. Tails Sky Patrol, Shadow Shoots i Tails Adventures. Finalnie mamy Masterpiece! Zaczynając od końca, Sonic Drift, Sega All-Stars Tennis, Sonic's Popcorn Machine, Dr. Robotnik's Mean Bean Machine in Genesis i tutaj jest Game Gear, więc tam na dole jest Game Gear, okej. Okay.
i wersja Game Gear Sonic Forces, pierwsza gra Sonica poza tymi darmowymi, Sonic Adventure DX Director's Cut, Sonic X Video, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2 Battle, Sonic Unleashed, Sonic Boom, Rise of Relic, Fire Nice and Shuttle Crystal. Memy. Sonic Mania Plus, Tales in the Music Mega, Sega Sonic, Sonic's Game Gold, and Sonic Jam Nato. Ale to nie wszystko. Mam też trochę więcej gier, których tutaj nie było na tej liście. A tutaj mamy resztę gier, po prostu tutaj wsadzone. Zacznijmy od Mario Flav, będącym DLC, i Sonic i at the Winter Olympic Games, i wiadomo, nie mogę, jest to kega. Sonic Extreme, fajny pomysł, i LEGO Dimension Sonic, Sonic R na Sega Saturn. Dlaczego ja to tutaj położyłem? Nie pytajcie się. Nie pamiętałem, że to ja już oceniłem. Sonic Golf i tamto. Tails? Chyba tam pisze z Adventure. Nie wiem, co tam pisze. Ale to jest Tails i Sky Patrol. Więc... Sega Heroes! Tego nie było. Ja nie mogę. Się będę dzisiaj bawił w to na nagrawkach. Sonic Sega Heroes. Tutaj masz w każdej takiej sławnej postaci. Smoky Balls. I Sonic Cafe. No Way, Bluesfields. Jest, jak się połączy Sonic 1 lub jakąkolwiek grę z Knuckles, Sonic i Knuckles. Sonic the Hedgehog, Sega Ages. O, ja nie mogę. Sonic and Knuckles Chaotix. To też oceniałem. Ja nie mogę. Przepraszam, byłem zmęczony. Sonic Forces Shadow, Episode Shadow. Spodziewajcie się tego na kanale. I Sonic Athletics. Następnie mamy Tales Adventure, ale na Game Gear. Ja mówiłem o wersji na Genesis. Gry z Maca, Sonic AD, Olympic Games i Sonic Mania Plus Genesis. I finalnie S. Sonic Baluda, Director's Cut, to już oceniałem, Sonic Game World, Sonic the Hedgehog, Leapfrog, Sonic X, Waku Waku Patrol i finalnie Sonic Sega Bros. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Fajny był? Starałem się. Mam nadzieję, że wam się podobał. Nara.